Zapraszamy tutaj, pani dyrektor. Pani dyrektor, przygotowała wspólnie z wójtem budżet na rok przyszły. Witam wszystkich radnych, którzy przybyli na dzisiejszą sesję. Jesteśmy dzisiaj w komplecie, czyli podejmowane uchwały będą jak najbardziej prawomocne. Zanim przejdziemy do przeczytania protokołu na dzisiejszą sesję, chciałbym powiedzieć, że na wniosek wójta chciałbym wprowadzić do dzisiejszych obrad jeszcze jeden punkt, czyli w punkcie 8 podpunkt D. Byłaby uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 256/22 Rady Gminy Żgów dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania co do tego punktu, to mogę tylko jeszcze po nieścisłości powiedzieć, że chętnie żeśmy teraz zapoznali radnych z taką możliwością wprowadzenia tego punktu na dzisiejszą obradę sesji i radni po wyjaśnieniach pani skarbnik zaopiniowali pozytywnie ten projekt uchwały, a ja w związku z tym pytam się, czy jesteście za tym, żeby ten punkt dodatkowo umieścić w punkcie 8 podpunkt D. Kto jest za tym, żeby właśnie tak było zrobione, tak umieszczony ten podpunkt? Proszę o podniesienie ręki. Rozumiem, że mamy do zmiany porządku obrad jednogłośnie. W takim razie ja teraz przejdę do przeczytania aktualnego porządku obrad i będzie on następujący. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Trzeci, przyjęcie protokołu 42 sesji Rady Gminy Żgów. Czwarty, sprawozdanie działalności wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem. Piąty, wnioski i zapytania radnych.
Szósty, uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żbudna lata 2023-2033. Siódmy, uchwalenie budżetu gminy na rok 2023. Ósmy, wprowadzenie projektów uchwał. Pierwsza uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022. Kolejna w sprawie zmian w UPR gminy na lata 2020-2032. Trzecia uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie miejscowości Żbów Drugi i uchwała czwarta w sprawie zmiany uchwały nr 256 na 2002 Rady Gminy Żbów dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Punkt 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Rady. 10. Wnioski i informacje. I 10. Wolne wnioski i informacje. I punkt 11. Zamknięcie obrad. Przepraszam tylko, czy ja przeczytałem wnioski, wnioski i zapytania radnych? Jeżeli nie przeczytałem, to tak się teraz zastanawiam, to punkt 5. Wnioski. No tak, ale teraz się zastanowiłem, czy rzeczywiście korzystałem. To więc taki będzie początek obrad dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu 42 sesji Rady Gminy Żbów. Protokół został przeze mnie przeczytany, podpisany, wcześniej został wyłożony w biurze Rady. Można go było przeczytać, zresztą został też przesłany pocztą internetową do wszystkich radnych. Jeżeli ktoś z Państwa wnosi do protokołu jakieś uwagi, bardzo proszę, żeby zapoznać i powiedzieć właśnie w tym momencie. Jeżeli nie widzę, żeby ktokolwiek z radnych wnosił jakieś uwagi do treści protokołu 42 sesji Rady Gminy Żbów. W takim razie ja proszę o przyjęcie tego protokołu bez odczytywania. Kto w takim razie jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji bez odczytywania, proszę o podniesienie ręki. Protokół został przyjęty jednogłośnie 15 głosami. Punkt 4. Sprawozdanie działalności wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem. Bardzo proszę o pytanie do Pana Wójta, bo jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytanie do sprawozdania, bardzo proszę w tym momencie można je zadać Panu Wójtowi, ale jeżeli Pan Wójt chciałby jeszcze coś uzupełnić, co było jeszcze między tym okresem 11 grudnia, to moglibyśmy poprosić Pana Wójta o uzupełnienie tych informacji. Ale najpierw proszę o pytania do tego okresu międzysesyjnego. Nie ma więcej, nie ma zapytań, ale proszę, czy Pan bym chciał mieć jakieś uzupełnienia? Myślę, Panie Przewodniczący, Szanowna Rada, myślę, że w ostatnim punkcie wolne wnioski, informacje, jeszcze będę miał dla Państwa kilka informacji związanych z tym, co się działo w ostatnich dniach, a w zasadzie z podpisaniem czeku, który tutaj widać na zasadzie umowy na gospodarkę wodno-kanalizacyjną z przedstawicielem, przepraszam, z panem wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim, który reprezentował samorząd województwa wielkopolskiego i w ostatnich dniach także oddanie dwóch odcinków dróg społecznych, a także przekazanie kamery termowizyjnej na rzecz OSP Zdrowie w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Ale to wolny wniosek. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do punktu 5. Wnioski i zapytania Rady. Bardzo proszę, kto ma jakieś zapytanie do wniosek, co się dzieje tego. Proszę bardzo, Pan Radny Gośka. Panie Wójcie, ja mam zapytanie odnośnie odbioru kanalizacji. Czy jest już przewidziany jakiś termin odbioru i kiedy można będzie podłączyć się już do kanalizacji? Dziękuję bardzo. Kolejne zapytanie. Pan Radny Nowak, bardzo proszę. Panie Wójcie, chciałem się dowiedzieć, czy te nowe dorosłe pozostały, czy one jeszcze tam mają gwarancję, bo widziałem, przechodząc się tam, że przy lampach powstały tam w dwóch miejscach, jakby się dziury już po deszczu. Nie wiem, czy to jest Pan Radny Nowak, czy to... Które ulice? To jest wszystko zrobione.
Czy jeszcze jakieś macie Państwo radni zapytania, wnioski do Zbuta? Na pomoc, tak? Tak, tam nie mamy, myślałam o tym, co pan myślał. No działa, to działa, to są takie rzeczy, jak wiedziałem, że to działa. Jeżeli nie ma, to Państwo na chwilę przyjdziemy do ważnej sprawy, którą będziemy wczoraj dotyczy dzisiejszej sesji, czyli uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenie budżetu na rok 2026. Chciałem tylko powiedzieć, że 15 listopada została Rada zapoznana. Po 15 listopada została Rada Gminy zapoznana z projektem wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej. I również po tym terminie wpłynął wniosek do Regionalnej Izby Rachunkowej od wójta gminy o zaopiniowanie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na rok 2020 przyszły. Ja chciałbym, zanim przystąpimy do kolejnego punktu, czyli do uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, poprosiłbym panią skarbnik o krótkie przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej lub zapoznanie się z opinią Centralnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wieloletniej prognozie finansowej. Ja jeszcze chciałem tylko uzupełnić informację dla tych Państwa, którzy nas ewentualnie oglądają, będą czytać sprawozdanie dzisiejszej sesji, że odbyły się posiedzenia Komisji Rady Gminy Zgód, które zaopiniowały się ze wszystkimi tymi dokumentami i stosowne opinie na ich temat, na o wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej są sporządzone przez Komisję Rady Gminy Zgód. Ale bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie właśnie komisji i o poznania też. Ja tylko tutaj dodam ze swojej strony, że wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na latach 2023-2033, czyli na okres spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Natomiast przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej zostały zaplanowane do 2027 roku. Wszystkie założenia na te lata są w oparciu o różne i Ministerstwa Finansów i wskaźniki makroekonomiczne, jakie zostały przyjęte do opracowania ustawy budżetowej. Regionalna Izba Obrachunkowa po otrzymaniu projektu wieloletniej prognozy finansowej wydała opinię, podejmując uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 6 grudnia 2022 roku. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w składzie przewodnicząca Aleksandra Marszałek, członkowie Renata Kołodowały, Wizowia i Wojska, działając na podstawie artykułu 13 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz w związku z artykułem 230 ustawy o finansach publicznych wyraża o przedłożonym przez wójta gminy Żgów w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 opinię pozytywną. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera dane wymagane przypisami ustawy artykułu 226 ustawy o finansach publicznych, a przyjęte w projekcie wartości oraz ich objaśnienia uprawdopodobniają realizm prognozy. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozy zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. Z projektu wynika, że okresy objęte WPR-em, okres objęty WPR-em są limity wydatków na realizację ujętych w prognozie przedsięwzięć. Do projektu zostały dołączone objaśnienia przyjętych wartości, czym spełniono wymóg artykułu 226 ustawy o finansach publicznych. Z projektu wynika, że prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycję artykułu 227 ustawy o finansach publicznych.
finansach publicznych. Z przedstawionej wypowiedzi Rady wynika, że w latach 2023-2033 zostanie zachowana relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Zakres przewidziany dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza dyspozycję wynikającą z artykułu 228 ustawy o finansach publicznych. Projekt uchwały w sprawie budżetu wykazuje zgodność z projektem uchwały budżetowej w zakresie wymaganym artykułem 229 ustawy o finansach publicznych. W przedłożonym projekcie uchwały zachowano ciągłość przedsięwzięć ujętych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żłów na lata 2022-2032 po zmianach. W odniesieniu do przedsięwzięcia organizacja istniejących w 40 budżetowych gmin ustalono inne kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limitów według wydatków niż wynika to z załącznika wykaz przedsięwzięć do buferty do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Żłów na lata 2022-2032. Po wyjaśnieniach do projektu buferty poinformowano o wprowadzonych zmianach i ich przyczynach. Ponadto w części 1.3.2 wykazano nowe przedsięwzięcie pod nazwą budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Kowalewo. W dołączonych do projektu budowy objaśnieniach poinformowano, iż gmina uzyskała wstępną promesę. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający wyraził opinię jak sentencję. Przewodnicząca składu orzekającego Aleksandra Marszałka. Dziękuję Państwu. Przeczytanie na miejscu jeszcze raz opinii Piotra Rogowy o wieloletniej prognozie finansowej gminy Żłów na 2023-2033. Czy ktoś z Państwa, oczywiście jeszcze z tym zaznaczyłem, że na komisjach, które się odbyły, szczegółowo omawiali wieloletnią prognozę finansową na te lata. Czy ktoś z Państwa radny chciałby jeszcze w tej sprawie jakieś zapytanie mieć? Nie widzę. W takim razie za chwilę przystąpimy do głosowania nad wieloletnią prognozą finansową gminy Żłów. Proszę sobie złożyć wniosek do głosowania. Ja w tym momencie przeczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Żłów z dnia 29 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żłów na lata 2023-2033. Paragraf pierwszy. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Żłów na lata 2023-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Żłów obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Pierwszy. Upoważnia się wójta gminy Żłów do zaciągania zobowiązań. Podpunkt pierwszy związany z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitu określonych w załączniku nr 2 do uchwały. Podpunkt drugi z tytułu umów, których realizacja w roku w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy. Punkt drugi. Uchowania się wójta gminy Żłów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą w wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie dokonywania zmian środków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Żłów. Paragraf 5. Znaczy moc uchwała Rady Gminy Żłów nr 217/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żłów na 2022-2032 z późniejszymi zmianami. Paragraf 6. Uchwała
uchwała dzielicie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030? Proszę o kliknięcie przycisku na tak. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, wciska odpowiednio. Została uchwała przyjęta 15 głosami. Bardzo dziękuję. Czyli jednogłośnie. Punkt 7. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2023. I również budżet został szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. Będziemy prosić przewodniczących komisji o ustosunkowanie się w formie pisemnej, przeczytanie nam na dzisiejszych obradach sesji. Ale w tym momencie panią skarbnik poprosić o odczytanie uchwał regionalnych i obrad rynkowych dotyczących budżetu gminy na rok przyszły. Uchwała numer SO osiem łamane na 0950 łamane na 117 łamane na 2022 w sprawie orzekającego regionalnej izby obrad rynkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Żłów na 2023 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrad Rynkowej w Poznaniu w osobach przewodnicząca Aleksandra Marszałek, członkowie Renata Kronowałek, Zofia Migowska, działając na podstawie artykułu 13 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrad Rynkowych w związku z artykułem 238 ustawy o finansach publicznych wyraża o przedłożonym przez Gminę w projekcie uchwały budżetowej gminy Żłów na 2023 rok opinię pozytywną. Uzasadnienie. W projekcie budżetu ustalone zostały dochody w wysokości 35 999 966 zł i 15 groszy. W tym dochody bieżące w wysokości 30 015 566 zł i 15 groszy. Wydatki w wysokości 43 932 050 zł, w tym wydatki bieżące 28 628 196 zł i 98 groszy. Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od proponowanych wydatków bieżących o kwotę 1 395 369 17 groszy, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Deficyt budżetu określony w postanowieniu paragrafu 3 projektu uchwały budżetowej w wysokości 7 932 083 zł i 85 groszy planuje się sfinansować przychodami z tytułu pożyczek i kredytów, spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz przychodami z lotu. W projekcie budżetu zaplanowano przychody łącznej wysokości 9 584 754 zł i 85 groszy. W tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, paragraf 952, w wysokości 8 723 337 zł i 85 groszy. Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 150 tysięcy złotych oraz przychody stanowiące przelewy z rachunków LOTA w kwocie 711 417 zł. Zaplanowano także rozchody na spłatę otrzymanych krajowych w wysokości 1 652 671 zł. Z uzasadnienia dołączonego do opiniowanego projektu wynika, że środki z lokat pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. W budżecie gminy na rok 2022 po zmianach zaplanowano rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 711 417 zł. Kwoty zaplanowane w wydatkach budżetu rezerw, to jest rezerwy ogólnej i rezerwy celowej, mieszczą się w granicach określonych w przepisach artykułu 222 ustawy o finansach publicznych, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego mieści się w kwocie określonym w artykule 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o finansach publicznych,
a w szczególności artykułów 212 i 215 ustawy. W projekcie uchwały budżetowej określone zostały kwoty dotacji przekazywane z budżetu gminy z zachowaniem wymogów wynikających z artykułu 215 ustawy o finansach publicznych. Planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami na zadania własne bieżące zgodne są z kwotami wynikającymi z zawiadomień dysponentów. Określone zostały wydatki finansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w kwotach zgodnych z kwotami dotacji planowanymi przez dysponentów tych środków. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu, nie budzi zastrzeżeń. Planowane w projekcie budżetu na 2023 rok wydatki zapewniają realizację przedsięwzięć ujętych w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla roku 2023. Z załącznika nr 11 do projektu uchwały budżetowej wynika, że zapewnienie dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz ze zwrotami kosztów pokrywają pełne koszty, o których mowa w artykule 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminnym. W postanowieniach projektu uchwały budżetowej określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz limitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 723 337 zł 85 groszy. W projekcie budżetu zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 123 915 zł i wydatki nimi finansowane przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Określono dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ustawy Prawo ochrony środowiska. Skład orzekający na podstawie analizy projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wydał opinię pozytywną. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający wyraził opinię jak sentencję. Przewodnicząca składu orzekającego Aleksandra Marszałek. Dziękuję Pani Skarbnik. Jeżeli wykonamy uchwałę dotyczącą możliwości finansowych prawa deficytu. Jest to uchwała z kolejnym numerem składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2022 roku. Również w składzie przewodnicząca Aleksandra Marszałek, członkowie Renata Konowałek i Zofia Litowska, działając na podstawie przepisów ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych i ustawy o finansach publicznych, wyraża po dokonaniu analizy projektu budżetu gminy Żłów na 2023 rok przedłożonego w tejże Izbie 15 listopada 2022 roku opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu. Uzasadnienie. Analizując możliwość sfinansowania deficytu budżetu w 2023 roku, skład orzekający ustalił co następuje. W projektowanym budżecie gminy Żłów na 2023 rok zaplanowane zostały dochody i wydatki. W postanowieniu paragrafu 3 projektu uchwały budżetowej jako źródło finansowania deficytu w kwocie 7 932 083 zł 85 groszy wskazano przychody z tytułu pożyczek i kredytów, przychody ze składu udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz przychody z lokali. W projekcie budżetu zaplanowano przychody łącznej wysokości 9 584 754 85 groszy, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8 723 337 zł 85 groszy. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 150 tysięcy i przychody stanowiące przelewy w rachunku nota w kwocie 711 417 zł. Z uzasadnienia dołączonego do opiniowanego projektu wynika, że środki z lokat pochodzą z uwzględnienia subwencji ogólnej, subwencji kanalizacyjnej. Według oceny składu orzekającego wskazane w uchwale budżetowej źródła finansowania deficytu przychodami z pożyczek i kredytów, przychodami ze składu udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz przychodami z lokat jest prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania, a przychody z tytułu pożyczek i kredytów planowane w 2023 roku wraz z należnymi odsetkami nie przekroczą dopuszczalności.
określanego limitu składu zobowiązań określonego na podstawie artykułu 243 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku oraz w latach następnych obejmujących okres składu zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie deficytu w 2023 roku. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający wyraził opinię jak w sentencji. Przewodnicząca składu orzekającego Aleksandra Marszałek. Przypomnę, że dzisiaj dostaliśmy autopoprawki dotyczących budżetu na rok przyszły i z tym również, żeśmy zostali zapoznani na posiedzeniu komisji. Komisje autopoprawki zaopiniowały pozytywnie. Pani skarbnik szczegółowo poinformowała nas o tych autopoprawkach. Zaakceptowały komisję i będziemy głosować budżet na rok przyszły łącznie z tymi poprawkami. Także będziemy głosować autopoprawy, dlatego że już zostały przez radny przyjęte. Czy ktoś z Państwa zanim zaraz poprosiłem przewodniczących komisji o odczytanie swoich opinii odnośnie projektu budżetu i wielkiego budżetu finansowego, czy ktoś z Państwa radnych chciałby się jeszcze do projektu tego budżetu ustosunkować. Weźmieliśmy oczywiście do możliwości na komisjach o tym porozmawiać. Jeżeli tak nie, to w formie dyskusji, jeżeli ktoś z radnych chciałby pan Czaja, tak? Tak, bo właśnie wcześniej usłyszałem, że pan Czaja chciałby jeszcze o jedną sprawę zapytać dotyczącą przyszłorocznego budżetu. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Panie Wójcie, chodzi mi o modernizację szpitali dawnych w Krakowie. Z uwagi na to, że w roku 2023 na pewno zwiększony zostanie napływ ścieków z miejscowości Grabinice i Żgów. I z uwagi na to, że na pewno ta modernizacja jest potrzebna, czyli przewidzenie pan duże nakłady finansowe na realizację tej oczyszczalni lewej. Ja może tylko jeszcze dopowiem, bo w budżecie na rok przyszły są środki na to przeznaczone i mam takie pytanie, czy one są niezagrożone i czy wystarczą na to, bo ostatnio wcześniej z panem przewodniczącym pytali się, czy znaczy rozmawiali, czy tych środków wystarczy na tę modernizację. Szanowni Państwo, tak jak Państwo zauważyliście, w uchwale budżetowej na rok 2023 jest zabezpieczona inwestycja mówiąca o modernizacji oczyszczalni lewej w Krakowie. Na to zadanie wspomnę tylko będziemy korzystać z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Czy to wystarczy? Trudno powiedzieć. Chyba nikt się nie ośmieli pokusić nawet o to, czy co po przetargu będzie, czy będą zainteresowane firmy modernizacją i uzupełnienie, wyposażenie dodatkowych pomp napowietrzających z oczyszczalni związane także, remont byłby związany także z czyszczeniem stawów. Oczywiście wszystko dzisiaj poszło niesamowicie do góry, kosztorys myślę mamy na tyle bieżący, że teoretycznie powinno wystarczyć. Natomiast przetarg, wszystko nam pokaże i po przetargu dopiero będziemy mądrzejsi. Na tą chwilę kosztorys czy środki zabezpieczone w budżecie poprzez wzięcie pożyczki są na tyle dostosowane do kosztorysu, że teoretycznie powinno wystarczyć. Natomiast no nie ukrywam, że środki pozyskiwane przez nas w ramach Funduszu Polski Ład to byłyby tutaj duże udogodnienie, jeżeli by udało się może w kolejnych naborach uzyskać dofinansowanie na gospodarkę wodno-kanalizacyjną z Polskiego Ładu. To jest dofinansowanie, czy do tej pory było 95%. Natomiast my bierzemy pożyczkę z 50% umorzeniem. Natomiast wiemy, jakie są koszty utrzymania kredytu i na tą chwilę to nie wychodzi 50%, bo jak się odliczy koszty utrzymania kredytu to wychodzi być może 41-42. Wszyscy wiemy, że ten system włączony no, byłby pewnie, zmieniony, mógłby pozwolić na to, żebyśmy stali finansowo
lepiej z racji tego, że kosztorys na to zadanie to przekracza w tej chwili milion 300 tysięcy. Każdy z nas wie, że ile to jest 5% z tego, a ile to jest 60%, które by trzeba było dołożyć. W związku z tym, no, jeżeli pojawią się jakiekolwiek tylko możliwości zaplanowania w Ładzie Polskim o środki, to będziemy tam składać wnioski. Natomiast nie ukrywam, że jesteśmy już po trzech rozmowach, byliśmy łącznie z panią skarbnik, pani prezes Wojewódzkiego Funduszu w Poznaniu. I doszliśmy do porozumienia, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to będziemy mogli z tej pożyczki zrezygnować. Nie będzie to niczym dziwnym i nikomu żadnego uszczerbku nie zrobi. Jak po prostu zrezygnujemy z pożyczki, abyśmy chcieli wziąć ją gdzieś indziej. Podobny manewr wykonaliśmy na oczyszczalni w Łasku. Państwo sobie przypominacie, gdy zaczęliśmy budowę z pożyczki Wojewódzkim Funduszu. Natomiast później pojawiły się środki w ramach WRPO i tam było to zupełnie inne dofinansowanie. Tam akurat podejrzewam było 85%. Natomiast tutaj byśmy w podobny sposób chcieli to zrealizować. Czy się uda? Pewnie najbliższy czas, czy najbliższa wiosna już pokaże nam, w jaki sposób będziemy dalej to zadanie realizować. No to samo zadanie przewidziane jest na rok 2023. Dziękujemy panu Wójtowi. Teraz prosiłbym przewodniczących komisji o odczytanie swoich opinii. Opinie Komisji Gospodarki i Budżetu i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Praw Społecznych Rady Gminy Żywów w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033. Komisja Gospodarcza i Budżetu wraz z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Żywów na wspólnym posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2022 roku udziałem wójta i skarbnika gminy przeanalizowały projekty budżetu gminy na 2023 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Żywów na lata 2023-2033. Komisja przeanalizowała planowane wydatki budżetowe na rok 2022 w porównaniu do roku 2020 i 2021 oraz porównawczo strukturę planowanych dochodów w latach 2020-2021. Strukturę planowanych wydatków w tym okresie i udział subwencji oświatowej w tych wydatkach. Komisje stwierdziły, że znaczną część wydatków budżetowych stanowią wydatki na oświatę, które w dużym tempie rosną z roku na rok, w porównaniu do planowanych na rok 2022 wzrosną o około 1 milion złotych, a subwencja oświatowa planowana na rok 2023 wzrośnie o około 200 tysięcy złotych. Planowane na rok 2023 wydatki na oświatę przekraczają o ponad 50% wielkości subwencji oświatowej. Komisje przeanalizowały planowane środki na zadania inwestycyjne na rok 2023 i stwierdziły, że ich wartość jest porównywalna do środków planowanych na rok 2022 i wynosi około 30% planowanych wydatków budżetowych w ogóle. Komisje zapoznały się również z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu po szczegółowej analizie planowanych wielkości budżetowych, w trakcie której wysłuchano wyjaśnień wójta i skarbnika gminy, komisje jednocześnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały budżetowej na rok 2023 oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Żywów na lata 2023-2033. Komisje nie zaproponowały żadnych zmian w przedłożonym projekcie budżetu na 2023 rok, ale zasugerowały wójtowi, aby w ciągu roku, gdyby pojawiły się możliwości finansowe, przeanalizował możliwość zwiększenia środków na remonty dróg oraz na kulturę. Podpisali przewodniczący komisji Monika Kowalczewska oraz Grzegorz Bożerańczyk. Dziękuję. Pan Jacek Kowalczyk, przewodniczący komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna 16 grudnia jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt wieloletnich prognozy finansowej gminy Żywów na lata 2023 oraz projekt uchwały budżetowej na rok 2023. Komisja nie zgłosiła żadnych wniosków i propozycji do projektu prognozy założenia. Po ich uchwaleniu kolegowane będą potrzeby Rady Gminy i w ciągu
tylko rozliczne. Dziękuję bardzo. Pan Zegór do wyrazie. Oczywiście, że takie głosowania na przyszłorocznym budżecie i jeszcze raz przypominam, że głosujemy go łącznie za to poprawkami, o których na to zadecydowaliście i przyjęliście dzisiaj na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Żbów. Proszę Państwa, za chwilę poproszę o oddanie uchwały dotyczącej przyjęcia tej budżetu przez pana wiceprzewodniczącego Wysława Czaje, żeby mi trochę pomógł w czytaniu. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Proszę słuchać treść uchwały. Ona już jest w tym aktualnym brzmieniu, takim jak jest na dzień dzisiejszy. Tak, ja nie bardziej aktualny. Uchwała Rady Gminy Żbów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Żbów na 2023 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera D oraz litera I punkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. To jest dziennik ustawy 2022 roku, pozycja 559 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264, ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest dziennik ustaw 2022 roku, pozycja 1634. Późniejszymi zmianami Rada Gminy uchwala co następuje paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Określa się łączną kwotę dochodu budżetu na 2023 rok w wysokości 38 981 966 złotych 15 groszy, z tego dochody bieżące w wysokości 34 997 566 złotych 15 groszy, dochody majątkowe w wysokości 5 984 400 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Punkt drugi. Dochody, o których mowa w ustępie pierwszym, obejmują w szczególności. Punkt pierwszy. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych określonymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Podpunkt drugi. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 w wysokości 142 336 zł 43 grosze. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Określa łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 46 914 050 złotych, z tego wydatki bieżące w wysokości 31 602 196 złotych 90 groszy, wydatki majątkowe w wysokości 15 311 853 złotych 2 grosze, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały. Punkt drugi. Wydatki, o których mowa w ustępie pierwszym, obejmują w szczególności. 1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych podróżnych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. Drugie. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5, punkt 2 i 3, części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 142 336 złotych 43 groszy. Paragraf trzeci. Określa się deficyt budżetu w wysokości 7 932 083 złote 85 groszy, który zostanie sfinansowany środkami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7 080 666 złotych 85 groszy. Spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 150 000 złotych, środków z
blokad dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 711 417 zł. Paragraf 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 184 754 zł 85 groszy zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 652 671 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 6. Określa się w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy. Pierwsze. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 463 300 zł. Drugie. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 299 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 7. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przyczyn do realizacji poszczególnych sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9. Paragraf 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 10. Paragraf 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Żdów od właścicieli nieruchomości za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 11. Paragraf 10. Pierwsze. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w liczbie 123 915 zł przeznacza się na realizację zadań określonych. Pierwsze. Programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w wysokości 120 915 zł. Drugie. W gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000 zł. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 46 000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych. Paragraf 11. Dochody budżetowe związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego stanowią załącznik 11. Paragraf 12. Wyodrębnia się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 13. Paragraf 13. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60 000 zł. Paragraf 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 723 337 zł 85 groszy, w tym na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 7 076 66 85 groszy. Paragraf 15. Upoważnia się wójta gminy Żdów do: pierwsze. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w artykule 89 ust. 1 punkt 2 4 ustawy o finansach publicznych do sfinansowania planowanego deficytu budżetu do wysokości 8 723 387 zł 85 groszy. Drugi. Dokonywania zmian w budżecie polegających na: a. przeniesienie aktualnych wydatków między zadaniami, paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. B. przeniesienie aktualnych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi. Punkt trzeci. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zatrzymania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok. Punkt czwarty. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków. Punkt piąty. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z SER. A. Zmianę kwoty lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
C. Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Paragraf 16. Określa się sumę, do której wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 10 milionów złotych. Paragraf 17. W budżecie tworzy się rezerwę. Punkt pierwszy. Ogólną wysokości 44 tysiące złotych. Punkt drugi. Celową wysokości 64 tysiące złotych. Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Paragraf 18. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Żgów. Paragraf 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2023 roku i podlega publikacji w dzienniku urzędowym w województwie wielkopolskim. Dziękuję panu przewodniczącemu za przeczytanie uchwały. Przechodzimy do głosowania. Oczywiście jeszcze raz przypominam, że właśnie uchwała jest autopoprawkami dzisiejszymi. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały budżetowej gminy Żgów na rok 2023? Proszę o przyjęcie przycisku na tak. To jest głosowanie. Uchwała została przyjęta. Uchwała budżetowa na 2023 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami. Bardzo dziękuję państwu radnym za wysłuchanie szczegółowo przeczytanej uchwały, podjęcie jej. No i mam nadzieję, że będziemy realizować ten przyszły rok zgodnie z tym, co jest zaplanowane lub nawet lepiej niż zaplanowane. Także proszę pan mówić o tym, co się pozwolę sobie tam wyliczyć. Ten bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, pozwolę sobie kilka słów powiedzieć o dzisiejszym budżecie. Pewnie za chwilkę wszystkim państwu także postaram się podziękować, o ile to będzie w tych kilku moich słowach wyrażone prawidłowo, to bardzo proszę o pozytywne przyjęcie tych podziękowań. Natomiast szanowni państwo, wracając do naszej wspólnej historii, to już nasz piąty budżet, który jest przejmowany jednogłośnie. Wszystko wskazywało na to, że to będzie ostatni budżet, który państwo przyjmujecie w tym składzie osobowym. No jednakże wszystko chyba idzie w tym kierunku, że będziemy mieli możliwość i przyjemność, o ile tylko zdrowie pozwoli, głosować jeszcze jeden budżet w 2023 roku, z racji tego, że kadencja Rady, kadencja wójta przedłużyła się o kolejne pół roku i przed nami jeszcze jeden wspólnie tworzony i pewnie za rok już głosowany budżet. Szanowni państwo, jeszcze dobrze nie przegłosowaliście, to za chwilkę na kolejnej sesji pewnie będziemy ten budżet zmieniać, bo przed nami właśnie czek na 2057 573 zł, które na najbliższej sesji 2 miliony, przepraszam najmocniej, prawie bardzo zestresowany, leciutko jestem, 2 576 573 zł na gospodarkę wodno-ścieżkową. Umowę stosowną w tej sprawie podpisaliśmy kilka dni temu z panią skarbnik, z panem marszałkiem Krzysztofem Grabowskim. To zadanie pewnie też będzie ujmowane już w roku 2003 i 2024. Pewnie to jest tak, że w trakcie roku, jak państwo wszyscy widzimy, prowizorium budżetowe czy budżet jest zawsze mniejszy, w ciągu roku się diametralnie zmienia, jest o niebo wyższy. I pewnie tak to będzie z kolejnym naszym budżetem na 2023, aby jak najwięcej wzrastał i abyśmy jak najwięcej z tego mogli skorzystać w tych pozytywnych rzeczach, czyli w inwestycjach, pewnie to, co najbardziej państwa interesuje na terenach naszych miejscowości, za które państwo odpowiadacie, a odpowiadacie pewnie za całą gminę, natomiast każdy poszczególnie za swój okręg wyborczy, o który pewnie najbardziej myśli, o którym najbardziej myśli, o którego najbardziej dba. Szanowni państwo, wracając do naszych podziękowań.
to pewnie termin 15 listopada to termin złożenia naszego projektu budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Co się stało? Zostało złożone pozytywnie. Jak Państwo widzieliście w opiniach, pozytywne tego odzwierciedlenie było także w tych opiniach, gdzie Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie wypowiedziała się o naszym budżecie. Państwo jednomyślnie przegłosowaliście i wieloletnią prognozę finansową i cały budżet. Natomiast do tego wszystkiego było potrzebne masę wysiłku, masę pewnie nieprzespanych nocy, pewnie masę wyrzeczeń. Cóż, tak to jest, że żeby przegłosować to najpierw musi ktoś to fizycznie zrobić, ubrać ładnie biurka, oprawić, włożyć do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a żeby Państwo mieli pełną świadomość tego, nad czym głosują, poprzez pozytywne opinie, które dzisiaj zostały odczytane. Natomiast fizycznie i na pieszo zrealizowała to, myślę, jedna osoba siedząca tutaj obok mnie. Myślę, że to jest ten moment, gdzie poproszę kolegę Przemka o podanie pewnie tutaj tego skromnego podziękowania. Bardzo proszę Państwa o powstanie, a ja pozwolę sobie te skromne kwiatki na rzecz naszej pani skarbnik Barbary Pawiszak złożyć. Cóż, szanowna pani skarbnik, dziękujemy za rzeczywiście te wyrzeczenia, za wkład pracy włożony w przygotowanie tego budżetu, jak się okazało, pozytywnie zaopiniowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową, no i pozytywnie jednogłośnie przyjętego przez Radę Gminy Człuk. To wszystko nas cieszy pewnie to, że mamy w tym budżecie także inwestycje, które pozwolą na to, że mieszkańcom będzie się żyło lepiej, bezpieczniej, zdrowiej, bo pewnie to także rzeczy związane i z kanalizacją, pewnie to także wpływające rzeczy na poprawę ochrony środowiska. Myślę, że idziemy w odpowiednim kierunku i kolejne lata i kolejne wspólne budżety pewnie przed nami jeszcze, ale będziemy to realizować zgodnie z zamierzeniami, zgodnie z tym, do czego zobowiązują nas radni poprzez przegłosowanie. Życzę wszystkiego dobrego, dużo wytrwałości, zdrowia, no i abyśmy mieli możliwość i przyjemność korzystania z pani usług, pani skarbnik jeszcze przez kolejne lata. I tak to kolokwialnie myślę w imię. Wszystkiego dobrego i dziękujemy w imieniu swoim pani i radnych. Dziękuję bardzo za takie piękne słowa. Ja tylko może dodam, że rzeczywiście ja zbierałam jedną całość, brałam na tym kilka, jak pan powiedział, ale nad projektem budżetu pracują no jednak wszyscy pracownicy i to tak się składa i z tego wychodzi tak rozumieć. Także też podziękowaniem wszystkim osobom, które się przyczyniają do porządzenia tego. Szanowni Państwo, myślę, że usiądziemy już teraz. Dziękuję oczywiście wszystkim tym, którzy mieli swoją skromną cegiełkę realizacji tego, bo rzeczywiście te pomysły do pani skarbnik także przychodzą. Oczywiście wszystko to należy po jednej i po drugiej stronie wydatków i dochodów budżetowych zabezpieczyć, zrównoważyć, tak żeby Regionalna Izba nie miała tutaj żadnych wątpliwości. Szanowni Państwo, na sam koniec wybaczcie, ale podziękuję Wam wszystkim za to, że działaliście, współpracowaliście także z nami. Niektórzy z Państwa są sołtysami, więc tutaj są jednostek pomocniczych, jakim są sołtysi. Też czasami próbujemy wyciągać jakiekolwiek informacje celem złożenia ich do projektu. To wszystko sprawia, że dzisiaj ten budżet jest kompletny, że nie budzi żadnych wątpliwości Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziękuję wszystkim Państwu, tym, a w zasadzie wszystkim, którzy brali udział w komisjach, którzy pracowali nad tym budżetem, no i którzy dzisiaj jednogłośnie przegłosowali i WPR, i cały budżet na 2023 rok. To pewnie budżet, który w zupełności będziemy mogli spokojnie realizować w tym 2023 roku. Oczywiście przed nami masę
wyrzeczeń, masę pracy, ale cóż, od tego tutaj jesteśmy, pewnie będziemy, zobowiązujemy się do tego, Szanowni Państwo, że będziemy to, co Państwo dzisiaj przegłosowaliście, realizować w ciągu roku, a na koniec roku pewnie będziemy mieli możliwość i przyjemność sobie wszyscy razem podziękować. Raz jeszcze dziękuję Państwu za to, że w taki sposób podeszliście do tematu, że jednomyślnie przegłosowaliście to, co wypracowaliśmy tutaj pewnie przy wielu spotkaniach, wielu dyskusjach, bo to nie jest tak, że to, co ktoś tam napisze, to każdy się z tym zgadza. Było tutaj wiele rozmów, wiele wymienionych zdań odnośnie montażu całego budżetu. I cóż, myślę, że w zupełności ten budżet i w 100%, a nawet go powielimy jeszcze w przyszłości, w przyszłym roku, chociażby świadcząca o tym tutaj tabliczka, ten przysłowiowy czek, który pozwoli na to, że będziemy ten budżet zwiększać, no i realizować go w zupełności, tak żebyśmy wszyscy mieli świadomość i byli zadowoleni z tego, że ten budżet na koniec roku będzie zrealizowany w 100%. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, no i miłej realizacji tego budżetu już nadchodzącym za kilka godzin w nowym 2023 roku. Dziękuję bardzo. Jeszcze ja mam dwa słowa odnośnie budżetu. Pan mówił tak, że wnioskowali ten nastrój przyszłoroczny, ale jeszcze ja się nie kończy, bo jeszcze za chwilę będziemy przedmiot i będziemy realizować dalej okazję naszej sesji. Chciałem powiedzieć, że pracownicy z wójtem na czele i z panią skarbnik, którzy ten budżet stworzyli, dają nam jakąś pewność, nam radnym, że nie zostaniemy, że tak powiem, manewrowani w cokolwiek, bo mamy doświadczenie wieloletnie, współpracując z tymi właśnie osobami, że nie było żadnych spraw, za które mielibyśmy powód do wstydu. Nasza gmina, jak myśmy wiele razy słyszeli, jest w rankingu gmin wielkopolskich bardzo wysoko jest w rankingu postawiona, nie wiem, czy polskich gmin jest na tych cyfrach, ale słyszałem, że bardzo dobrze się chodzi o to, właśnie o to, że mamy finanse z zewnątrz i o to, co się u nas w naszej biednej, jak powiem, albo niebogatej, żeby użyć właściwszego słowa, nie dzieje. Miejmy nadzieję, że ten budżet będzie taki, ten przyszłoroczny, że ten rozwój, stopniowy rozwój naszej gminy będzie realizowany. Będziemy się cieszyć z tego, że gmina jest coraz ładniejsza, że sołectwa są coraz piękniejsze, bo coraz to słyszy się, że któreś nowe sołectwo dostało nagrodę w konkursie pięknieje Wielkopolska wieś czy jakieś inna. I właśnie w imieniu Rady Gminy dziękuję panu, pani skarbnik za to, że możemy tak pewnie się czuć na posiedzenia Rady Gminy, że nawet nie przyjeżdża do nas prasa, bo wiedzą, że to będzie wszystko ustalone, a nie ustalone, tylko zrobione tak, ustalone w sensie dogadane się na komisjach, no to się nie śledza, za moje jakieś życzenie, ale prasa na ostatnim spotkaniu, jakie było, gdzie udzielaliśmy rządowych wydarzeń, powiedzieliśmy, że no nie mamy żadnych obaw co do przyszłorocznego budżetu, chociaż pewnie mamy już mało. Ale mam nadzieję, że tak jak pan wójt powiedział, że 2 miliony 500 tysięcy złotych, które są w zasięgu ręki, będą do zrealizowania w przyszłym roku i jako kluczowe przejdziemy przez ten kryzysowy rok, który mija i następny, który też pewnie będzie ciężki, nie, ale nie aż tak ciężki, jakby się mogło stawać, bo widzimy, że nie ma zimy, nie jest lepiej, jest ciepło, jest dobrze. Zanim już będziemy kontynuować dalszą część naszej sesji, ja chciałbym, żeby teraz ogłosić 10-minutową przerwę. Zawsze tak się robi, że po uchwaleniu budżetu na przyszły rok musimy odetchnąć i przejdziemy za chwilę do realizacji naszej sesji. Bardzo dziękuję pani skarbnik za to, że zrobiła pani taki fajny budżet, że wszyscy zaakceptowali bez tego wersyjnego. No, ale na razie jest dobre. Dziękuję. Poproszę o przerwę. Ja tylko nie mam słowa. Nie,
W tym okazie by to było tu Kolejna, a to bardzo
ostatnia uchwała w sprawie zmiany uchwały numer 250-22 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Opinia komisji na przyjęcie na tej uchwały była jednomyślna, jednogłośna po wyjaśnieniach pani. Skarbnik, która powiedziała naszym dyrektorom, dotyczy zmiany w wysokości zaciągnięcia. No, zniesienia tego. Nie ma pytań? Uchwała Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 256-22 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Paragraf pierwszy, paragraf pierwszy uchwały nr 256-22 Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego otrzymuje następujące brzmienie. Punkt pierwszy. Postanawia się zaciągnąć długoterminowy do kwoty 1 040 000 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szczuk i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o wciśnięcie przycisku, jeżeli głosujemy za przyjęcie tej uchwały. Uchwała została przyjęta 15 głosami. Punkt 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. Przypominam sobie, że były pytania. Proszę o odpowiedź panu burmistrzowi. Szanowni Państwo radni, dyrektora radnego Jana Gośka odnośnie odbioru kanalizacji i kiedy będą ewentualnie możliwe przyłączenia do sieci kanalizacyjnej miejscowości Sosiecza. W tej chwili trwa odbiór. To, co Państwo też uczyniliście, pewne środki z inspektora nadzoru zostały przesunięte na rok 2023. Z racji tego, że my nie jesteśmy w stanie w 100% wszystkiego odebrać, myślę, że pierwsze dni stycznia, nie dalej pewnie, nie dłużej jak do 10, ten odbiór techniczny zostanie wykonany. Wtedy przystąpimy do całej procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w starostwie powiatowym. Myślę, że jak się zgromadzi tutaj pełną i dokładną dokumentację, z tym też nie powinno być problemu. I po uzyskaniu, myślę, że to jest 30-dniowy od momentu złożenia wniosku o użytkowanie. Wtedy na początku lutego będziemy mogli robić pierwsze przyłącza czy wnioskować do zakładu usług o możliwość przyłączenia się do sieci. Następne pytanie, a w zasadzie sugestia Jana Nowaka odnośnie ulicy Pogodnej i Słonecznej. Został zadysponowany na Patrach Krowicz i będzie skontroluje to zadanie pewnie, jeżeli były jakieś niezagęszczenia, bo myślę, że z tego tytułu wynika, że przy supach elektrycznych czy latarniach gdzieś jakieś po roztopach czy po opadach deszczu są pewne zagłębienia, no to zostanie usunięte przez wykonawcę w ramach gwarancji. Nie powinno być z tym żadnego problemu. Dziękuję panu wójtowi za odpowiedzi. Jeżeli nie ma więcej pytań, mam w tej chwili, które może być. Przechodzimy do punktu 10. Mamy wnioski i informacje. Ktoś z Państwa radnych ma jakieś informacje, z którymi się chciał z nami podzielić? Jeżeli mogę, Szanowni Państwo, oczywiście ten okres, który Państwo tutaj w wersji tej pisemnej nie zostało ujęte przez ostatnich kilka dni, no to wszystko się działo. Między innymi właśnie leżący czy stojący tutaj na krześle przed, który powoduje to, że na najbliższej sesji będziemy te pieniążki przyjmować do budżetu. To dofinansowanie 100% środków na zadanie, jednakże tutaj VAT jest kwalifikowany i do tego zadania trzeba dołożyć wkład w postaci VAT-u. Będziemy próbować realizować to zadanie na te inwestycje, które tam zostały zaplanowane, czyli największą inwestycją to, czy największym zadaniem inwestycji to przebudowa czy budowa stacji retencjonowania wody i zwiększenia ciśnienia poprzez
system pompowego dla części południowej gminy poprzez wybudowanie oczywiście zbiorników kompetencyjnych miejscowości Zastróże. To największe zadanie, bo to bodajże 1 800 000 w kosztorysie, tylko teraz nie wiem, nie chcę szukać, czy to netto, czy brutto, netto. No, czyli grubo ponad 2 miliony same zbiorniki. Budowa zbiornika retencyjnego tutaj w Głowie na parkingu to 102 czy 103 metry, taki zbiornik zamknięty. Celem zgromadzenia tam wód opadowych, roztopowych i pozyskiwania wód z rąk melioracyjnych. Ta woda ma służyć głównie do celu spodlewania, nawadniania. W późniejszym okresie, o ile tam będzie coś nagromadzone. Padło tutaj także pytanie na komisjach odnośnie możliwości wykorzystywania tej wody do celów kosz. Oczywiście najbardziej pewnie w pierwszej fazie zostało to zaprojektowane, bo to ma służyć zupełnie innym celom. Natomiast sama możliwość zasania wody z tego zbiornika będzie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to pewnie będziemy mieli możliwość korzystania także i do celów PFOS. No i krótkie przebudowy, przebudowy wodociągów, przebudowy kanalizacji. To wszystko jak gdyby gromadzi się w jednym wniosku. Natomiast no pewnie bardziej to będzie rok 2024-2023, na pewno pewnie przetarg na zadanie będziemy musieli ogłosić w 2023 roku, to wszystko przed nami. Kolejnym zadaniem, które zostało zrealizowane formalnie oddanych przez energii, zostały dwie drogi z funduszy leśnych. Dofinansowanie do tych dróg to 80% z funduszu lasów państwowych. Gościliśmy regionalnego dyrektora Lasów Państwowych w Poznaniu, pana Andrzeja Koniecznego, który no, kilka miłych słów w naszą stronę powiedział, ale także no, pewnie nie był to samo, jakby nie poprosił o więcej. I taka sprawna deklaracja, że jeżeli wszystko pozwoli, czyli w taki sposób będą dysponowane środki z Lasów Państwowych, to widzi taką możliwość w roku następnym. A pewnie my już swoje plany na takie drogi do jeziora lasu, bo ta droga musi się łączyć z kompleksem leśnym. No pewnie wiele jest takich dróg, gdzie można by było jeszcze to zadanie realizować na terenie gminy. Dróg tutaj akurat w tym roku mieliśmy tą możliwość i przyjemność rozdysponowania tych środków na teren nadleśnictwa Grodziec, czy pozyskane te środki były poprzez nadleśnictwo Grodziec na teren nadleśnictwa. Natomiast przypominamy sobie dobrze, że w końcówce ubiegłego roku to także środki pozyskane na poprzez nadleśnictwo Konin w miejscowości Granno, droga stuczniowa, nie 400 parametrów. Natomiast tutaj odcinek 921 metrów drogi asfaltowej, 999 drogi stuczniowej na kwotę przekraczającą 1,5 miliona złotych łącznie z naszym wkładem własnym. No cóż, no pewnie to jest tak, że miejscowość Wojciechowo po tej części południowej została zabezpieczona cała w drogę. No ale znów jest pewnego rodzaju niedosyt, bo mieszkańcy Wojciechowa chcieliby budować drogę jeszcze w kierunku Biskupic. No nie da się wszystkiego w jednym projekcie, w jednym wniosku zrealizować. Pewnie inni też wyglądają tych dróg. No i jeżeli taka sytuacja zaistnieje, będziemy pewnie w najbliższym czasie też rozmawiać o tym dalej już z nadleśnictwami czy z instytucjami finansującymi te zadania drogowe. Mówię tutaj o przedstawicielach lasów państwowych. Celem złożenia wniosku na pozyskania jakiejś określonej sumy na kolejne odcinki dróg na terenie naszej gminy, naszej gminy czy naszej miejscowości. Cóż, Szanowni Państwo, no pewnie okres świąteczny minął nam w miarę bezpiecznie, nie mieliśmy żadnych większych problemów z odśnieżaniem, bo tylko kilka dni było tej zimy, gdzie odśnieżaliśmy i posypywaliśmy. Na tą chwilę no pewnie to wszystko, co zostało zaplanowane przez ten jeden miesiąc po przetargu w grudniu zostało rozdysponowane, mamy zabezpieczone środki na cały następny rok.
No, w tej zimie nie było, no to nie będziemy też tych środków na posypywanie, obciążanie wydatkować i możemy je w zupełności przeznaczyć na realizację naszych dróg. Przed nami oczywiście jeszcze w najbliższym czasie odbiór z ładu polskiego, 10 odcinków dróg takich formalnych z przecięciem stędni, gdzie pewnie na prominencie, także nie ukrywam, zapominają się, żeby tutaj przyjechać, żeby w sposób formalny odebrać te drogi. Mamy jeszcze gdzieś tam zapewnienie marszałka Gawickiego, że droga z promu, którą wykonaliśmy w Zarzewie w najbliższym czasie, też chcielibyśmy ją w sposób taki oficjalny oddać do użytku. No i przed nami jeszcze pewnie odbiór drogi pomiędzy Gorzikowym a Środnikami, to z funduszu samorządowego, a pewnie po już możliwości uzyskania pozwolenia na drogę planujemy oddanie kanalizacji w miejscowości Osiecza, rozmawiając już z instytucją finansującą, jakim jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wybiera się pod koniec stycznia do nas pani prezes. Myślę, że to koniec stycznia, początek tego też pozwolimy sobie Państwa zaprosić na coś, czego za bardzo nie widać. Mówię tutaj o kanalizacji Osiecza Druga i Sławsk, tak to się nazywa, bo na terenie geodezyjnych tych miejscowości ta kanalizacja przebiega i pewnie do tych dużych rzeczy wszystko. No pewnie jeszcze kilka rzeczy przed nami. Pojawiły się kolejny nabór ładu na zabytki i tutaj głównie mówi się o dofinansowaniu kościołów. Wszystkie nasze trzy kościoły na terenie gminy są zabytkami, jednakże alokacja środków na aktywy jest na tyle mała, że pewnie nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć wszystkiego, co chcielibyśmy tutaj w Kościołowie poszczególnych parafii się realizować. Średnio wynika, że na gminę przypadnie tych środków około 1 000 000 zł. Czy uda nam się w ogóle cośkolwiek z tego pozyskać, trudno mi powiedzieć. Są obiekty pewnie dużo bardziej, brakuje mi określenia, obiekty chociażby klasy 0, mówię tutaj w dużej miejscowości, nie wiem, nie jest to braku w Warszawach, tych potrzeb jest pewnie dużo więcej jak w małej gminie Żuk. Te nasze obiekty co prawda są zabytkowe i wymagają jakichś określonych konserwacji i remontów. Natomiast jeżeli uda nam się pozyskać, to są, jest taka możliwość oczywiście środki na to, by były pozyskiwane przez gminę i przekazane dotacjom w 98% na określone zadanie tych środków instytucja finansowa finansująca może nam udzielić. Natomiast no, te 2% wszyscy tutaj zadeklarowali, że nie będzie problemu w pozyskaniu. To są stosunkowo niewielkie pieniądze, które pewnie parafie gdzieś tam by wygospodarowały. Dużo większym problemem jest uzyskanie pozwolenia od konserwatora zabytków na prace renowacyjne, konserwacyjne. To wszystko staje się dużo większym problemem i pewnie najbardziej problemem jest problem czasochłonny. My jak wiemy w ostatnich rozdaniach władzów mamy ten okres od uzyskania promesy do wyłonienia wykonawcy już teraz rok. W pierwszym to było pół roku, w drugim rozdaniu 9 miesięcy, teraz mamy rok. Natomiast mimo to jest za krótki okres, żeby wszelkie uzgodnienia czasami z konserwatorem zamysłu uzyskać i wszelkiego rodzaju pozwolenia dopiąć do końca. Będziemy się starać i będziemy też próbować gdzieś te parafie nasze pewnie wspierać, ale o tym wszystkim Państwa poinformujemy przed złożeniem wniosku, czy później przy ewentualnym uzyskaniu dofinansowania. Kolejna możliwość pozyskania środków, to już wcześniej mówiliśmy o tym, na spółkę wodną. Tutaj będziemy aplikować, w dniu wczorajszym pojawił się kolejny nabór. Nam brakowało jednego dokumentu w naszej spółce wodnej. Natomiast już wiemy, o co chodzi. Teraz będziemy próbować aplikować o te środki poprzez agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Wiemy, że zaniedbania
które miały miejsce przez ostatnie 40 lat, spowodowało to, że nasze rowy są niedrożne, część przepustów pozawalanych. No i niestety tutaj potrzebne są olbrzymie środki na wykonanie prac ziemnych, oczywiście jakiś prostokół, czy wieżów bezdrażnych wód. Te nasze pola posłużyły głównie rolnikom, żeby nie były zalewane. Bo problemu nie ma, oczywiście jest w tej chwili sucho, natomiast problem zaczyna się wiosną, jesienią, a tym roku gorzej jest, jak rzeka zaczyna podnosić swój poziom i ten poziom we wszystkich rowach po opadach jest na tyle wysoki, że nie pozwala na pola wjechać. Natomiast no, drożność tych rowów ma naprawdę dużo do życzenia jeszcze. Część przez ostatnie 3 lata zostało w dużej mierze odbudowanych, zmodernizowanych. Natomiast no, są jeszcze wielkie potrzeby. Wiem, że starostwo, państwo przeznaczacie jakieś środki zawsze corocznie na spółkę wodną. Pozyskują środki także ze składek członkowskich, ze starostwa, z Urzędu Marszałkowskiego. Jednakże to nie wystarcza na to, aby od razu po 40 latach niefunkcjonowania spółki wodnej no, odbudować wszystko do należytego stanu. Cóż, Szanowni Państwo, no myślę, że chciałbym teraz w imieniu swoich współpracowników życzyć Państwu wszystkiego dobrego w nowym roku. Dużo przede wszystkim zdrowia, realizacji zamierzeń swoich planów życiowych, służbowych, no i tych społecznych, których razem jesteśmy współautorami. Wszystkiego dobrego, no i do zobaczenia już za rok pewnie na kolejnym z naszych spotkań. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. 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 Ja również w imieniu wszystkich radnych wójtowi i pracownikom urzędu gminy wszystkiego nowego przyszłego zdrowia. Jeżeli już nie mamy żadnych wniosków, informacji, to w tym momencie zamykam obrady 40 przedsiębiorstw i radnych. I dziękuję za przyjęcie. Dziękuję.